Dziś w Comperi, w porównywarce finansowej, pozostawiamy ranking lokat na bardzo krótki okres, na jeden tydzień czasu, a więc na 7 dni. I odpowiadamy na pytanie, czy warto lokować pieniądze w tradycyjnych lokatach bankowych na tak krótki okres, czy może są inne alternatywne produkty, które pozwalają zarobić również pomimo krótkiego okresu inwestowania. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest jednoznaczna. Tak, warto inwestować pieniądze na tak krótki okres, ponieważ nawet przez 7 dni, w zależności od kwoty, możemy zarobić od kilku złotych, nawet może czasami poniżej 1 złotego, no ale zawsze są to pieniądze, które na przykład odrabiają koszt przelewu bankowego. Dlatego warto inwestować nawet na tak krótki okres. No pytanie gdzie? No przede wszystkim tradycyjne lokaty bankowe. No ale na tak krótki okres nie możemy się spodziewać, można powiedzieć, w przypadku oprocentowania jakichś fajerwerków ze strony banków. Najlepsze oprocentowania według naszej porównywarki to 3,5-3,75% w skali roku, a więc niezbyt wiele w porównaniu do tradycyjnych lokat, które możemy otrzymać lokując pieniądze na pół roku czy na jeden rok. A czy są inne alternatywne produkty? Tak, są to konta oszczędnościowe. Jest to zwykły ROR, który ma funkcję zarówno, można powiedzieć, inwestycyjną, jak i zwykłą funkcję zwykłego rachunku osobistego. Ale jest bardzo dobrze oprocentowany. Konta oszczędnościowe są elastyczne, możemy na nie wpłacać i wypłacać pieniądze, kiedy chcemy, bez utraty odsetek. W tradycyjnej lokacie nawet zerwanie lokaty 7-dniowej po 3 dniach sprawi, że nie otrzymamy żadnych odsetek. Są to więc bardzo elastyczne produkty i właśnie przeznaczone do takiego inwestowania krótkoterminowego. A oprocentowanie jest o wiele wyższe niż lokat 7-dniowych na przykład, bo najlepsze konta oszczędnościowe w skali roku oferują 6 czy 6,5%, a więc tutaj mamy no, prawie dwukrotnie wyższe oprocentowanie. Jeśli więc naszym zdaniem chcemy lokować pieniądze na tak krótki okres, a tak jak wspomniałem, powinniśmy lokować, nawet jeżeli chcemy pieniądze tylko zainwestować na 7 dni, no to powinniśmy gdzieś je zainwestować w bezpiecznych produktach inwestycyjnych, tak by one po prostu nie traciły na wartości, no to moim zdaniem wybór jest jeden, po prostu konto oszczędnościowe. Zapraszamy na naszą porównywarkę finansową, tam znajdą Państwo aktualne rankingi lokat, tradycyjnych lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych.